Ewangelii według świętego Łukasza. Twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Bardzo niezwykła jest ta Ewangelia, w której Jezus otoczony jest tłumem, ale w tym tłumie niektóre twarze jaśnieją, jakby wydobywane z całego tego anonimowego zespołu ludzi. Wśród tych twarzy nieanonimowych jest matka Jezusa i jego bracia. Oni stoją na zewnątrz, troszeczkę w oddaleniu, troszeczkę jakby nie chcąc się z tym tłumem pomieszać, dlatego że oni już zdobyli tożsamość. Oni już nie są tacy anonimowi. Oni stali się kimś, dlatego że mają Jezusa w rodzinie, że Jezus jest od nich, z nich się wywodzi. To jest niesamowite, że Jezus, widząc to, że mama i bracia jakby stoją troszeczkę poza tłumem, robi rzecz niesamowitą, a mianowicie sprawia, że ów tłum ludzi, ci ludzie bez twarzy, bez historii, bez imion, nagle zaczynają mieć swoją własną tożsamość w Nim. Dlatego, że On im mówi, wy możecie być moją matką, moimi braćmi, moimi siostrami. To bardzo ważne. Jezus z tłumu robi zespół ludzi z imionami i z twarzami. Wydobywa osoby z anonimowości. Do zobaczenia jutro.